A która została pocięta? Ty czy ty? Ta, co ja. Siedzi. A. Bolało? Nie wiem. Ale nadal boli. Tak? No. Co kurwa, paracetamol weź. To chyba nie ma. Możemy załatwić, możemy załatwić. Masaż by był lepszy. No, powiem tak. Możemy coś tam pomasować. Kurwa, nie podrywaj go teraz. Co? Możemy coś tam pomasować, wiadomo. Dupę sobie pomasuj. Ja? Kupić coś do jedzenia? Tak, ty. Tak, ty, a tobie się, kurwa, dziewczynko, coś nie popierdoliło? No nie wiem, bo teraz sobie coś sugerujesz, jak tego. Nie wiem. Jeszcze raz powtarzam pytanie, czy to jeszcze coś, kurwa, nie pomyliło? Nie. O. Jeszcze poczekam 5 sekund, aż mnie przeprosisz. Co powiedziała? Rozum, że ona nic nie pamięta, no chłopie. Co się dzieje? Następnym razem się, kurwa, zastanów, kurwa, do kogo mówisz. Halo, pan przestanie. O. No, kto i do kogo? To jest bardzo ważne pytanie, które musisz sobie za każdym razem zadać. Jak wymawiasz słowa do nieznajomego. Panie Serku, spokojnie. Okej? Wiadomo, że tak. Dam. Jedziemy, nie? Okej. Okay. Mam furę jak coś. Tak, ale ja mam swoją, tak. Dobra. Co ty zrobił? Czemu ją poszczeliłeś? Co ona powiedziała? Odniosła się do mnie z brakiem szacunku. O. To trzeba było przykład zrobić z niej, to fakt. Mhm. Halo? Zajebałeś jej biznę na łeb tam, kurwa, w restauracji? No. Co? Halo? No tak, a co? Kurwiała cię pewnie, co? Ja tak dzwonię, kurwa, dowiedzieć się. Możemy się spotkać. No, w dużym skrócie to wpadła na pomysł, żeby nie mieć szacunku. Nie, to dobrze, to dobrze. Gdzie jesteś? Jesteśmy na Sandy. Tankowałem samochód właśnie. Możesz dać gipsa, podjedziemy. A z kim jesteś? Z Martinem? Nie. Ze Stefanem. Dobra, to ja jestem pod tą restauracją. Ale tam psy chyba przyjechały. Nie, jest tylko pogotowie. Bo ciężki kibel tam się wydarzył. Dostała cały magazynek w głowę. To pod kasynem się spotkamy, dobra? Dobra. No, nara. Ruda. Słyszysz mnie? Ja mam numer, dawaj dziadka, chcesz sobie do niego zadzwonić? Masz numer już? No. To ustaw się z nim na spotkanie. No. Że chcesz coś kupić od niego, klamę albo coś. Czekaj, bo dzwoni do mnie. Już kurwa oni wiedzą, że ja jestem prokuratorem większość ludzi. No dobra, no ale powiedz, że kurwa... No trudno, no. Za małpa lepiej, że zadzwonił. Dobrze, nazywasz się, czekaj. Wąski, mam pomysł dla ciebie. Dawaj. Patrz na to. Powiesz, że nazywa się Jackson Williams, w razie czego, ja ci tutaj dam dowodzik. Czekaj, kartę SIM trzeba ogarnąć szybko. Mam na chacie, no. No to zadzwonisz, powiesz, że jesteś Jackson Williams. Że jesteś Jackson Williams i chciałbym się ustawić z nim po prostu. To musi kurwa, do tego iJusta trzeba go jakoś podejść. Po pierwsze, czy trzeba dowiedzieć się, jak wygląda. Słuchaj, małpa, mam pomysł, nie? Wąski do niego zadzwoni, bo on handluje bronią, tak? Co on robi? On musi mieć jakąś cechę szczególną. Kurwa, nie wiadomo. Jego cechą szczególną jest, że jest pierdoliną. Ja go pamiętam, on kurwa... Ja go kiedyś złapałem na mecie i on zakuty mi mówił tak. Ja będę sprzedawał abonament na metamfetaminę i macie mi kurwy płacić. Rozumiesz, przekopany kurwa, leży zakrwawiony. Skaczesz mu po głowie, i tak i kurwa zapłacisz. Kurwa, rasowy debil to był, rasowy debil. Dobra. To zrobimy tak, że on musi zadzwonić. Halo. Ja tu mam taki dowodzik tutaj, patrz małpa, elegancki. Dobra, to dajcie mi numer, ja do niego zadzwonię. O, dobra. O, w sumie. On się pewnie ustawi. Najpierw tego muszę zrobić. Jeśli to jest taki debil, jeżeli tak myślimy, no to tutaj się ustawi z Serkiem. Niech się ustawi, no. Skąd tacy debile się biorą na świecie, to ja nie wiem. Niestety. Polityka pro-life, zakaz aborcji. Tak jest. No, numer? Pisałeś mu? No dostał już. Cześć, przedyktuję ci 904-282-742.
Teraz zweryfikuję to z tym, co ja dostałem. 904-292-742. 292? 904-292-742, jego numer telefonu. Zgadza się. Dobra, dzwonię. Martin, to ja sobie wezmę numer do Martina. Zarzuć Martin numerem. Oczywiście. Halo. Panie, dobrze cię widzę. Halo. Ja tobie dam, podaj mi numer na osłu i ja do ciebie dzwonię. Halo, słyszymy się? Słyszymy, na osłu. Sprawę mam. Jaką? Jesteś kurwa jakimś kurwa imbecylem kolejnym od tego imbecyla, czy kurwa co? Jakiego kurwa imbecyla? Kurwa jesteś wszyscy. O kurwa mać, dobrze wiesz o czym mówię, bo kurwa wydzwaniacie do mnie z 5 numerów naraz, no. Człowieku, kurwa. Gadasz kurwa z kimś za poważnym kurwa, żeby mówić imbecyl w tej rozmowie. Proszę. Daj GPS-a, podjadę. Niestety, no już swoja koleżanka spróbowała tak zrobić, dostała kosę. Więc wymyślcie coś mądrzejszego, no pomyślcie trochę. Słuchaj, kurwa, posłuchaj mnie. Może mnie wyciągniecie, no posłuchaj, ale niestety. Posłuchaj, masz dać GPS albo cię kurwa na moście powieszę. Są tylko dwie opcje. Albo rozmawiasz kurwa, albo kurwa nie żyjesz. Przelew 100 tysięcy i rozmawiamy. Czekam 2 minuty, potem kurwa wisisz na moście. 397? Raczej wybierze opcję 4-1. Mostu. Zostało. To dzwonię do niego, kurwa, on jakimiś imbecylami rzuca, kurwa, czy jakimiś ten... Mówię, kurwa, masz 2 minuty, żeby wysłać GPS-a, albo cię, kurwa, powieszę na moście. No, weź zadzwoń do mnie. I on mi mówi, że 100 tysięcy chce. To nie zapisałem, kurwa, no debil, ciężki debil. Wybrał drugą opcję, no. 100 tysięcy i rozmawiamy, ty, kurwa. Dobra. Jeszcze nie słyszałem, że ktoś tak do mnie powiedział. No dobra, no on powiedział, no kurwa, jakby ma tutaj punkt stylu za odwagę. Tak. Nie ma co. Tylko, że odwaga już mu długo nie posłuży. Gary Ajax, tak? Tak, Gary Ajax, tak? Mhm. Ile ty na karierę? A dobra, dobra, jest ten gościu, jeździ za Lauro, jedziemy mu najebać, siadamy do samochodu. Ej, dobra, miłego prowadź, dnia, prowadź, chłopaki. Prowadź się, stary. Jasne. Walimy go od razu na dziurę. Kot czarny. Sklep z ciuchami najpierw, nie? Po co? Maska. Ja mam. Ja nie. Wąski też chyba nie. Kręcili w lewo. Widziałem. W prawo. Będę ci aktualizował. Widzę ich, przed nami są. Jedziemy za wami. To oni? Gdzie oni są? Gdzie oni są, kurde? No nie wiem. Masz gipsa. Kurwa. Byłem święcie przekonany do Somoni. A oni pod komendę pojechali. Dobra. Mamy jakiś rysopis fury albo coś? Nie. Przedtem mówili, że białe kanji. Tak, to wiemy, ale ja nie widziałem żadnej tego tekstu. No i tyle, nie mamy reszty. Przed nami! Kierować rozumiem, tak? Mów głośniej, wiesz? Mów głośniej. Dobra, jedźcie.
Wiesz, co najbardziej lubię? No. 3, 2, 1. Bungee! No. I bungee wiozę mnie na szyi. Nie pan. Złom. Tak. Gdzie ma Staszek? Idę mu dać łapę. Idę Staszkowi dać łapę. Staszek! Staszek, w razie czego ty tu nic kurwa nie widziałeś i nikogo. Masz tu kurwa 200. No pal se fajki kurwa i się nie przejmuj. Dobra, wyciągaj go, idziemy. Za mną. To już jest koniec. Nie ma, nie już, ma nic. Już nic. Jesteśmy nie... wolni. My tak, my jesteśmy. Możemy iść. My możemy, tak, my możemy. Tak, tak my możemy. Zaraz ci to pod jaja podepnę. Gaser 18 przesyła 6,83 zł. Oj. Ajdos, ty kurwa, przez 5 lat się nie zmieniłeś, dalej jesteś takim samym kretynem jak byłeś. Powołuje komisję do spraw funda. Że się kurwa znamy. A co do polityki? Ciężki. Prowadzę klasę z idiotami, kurwa, ty jesteś na pierwszej stronie. Widziałem właśnie twojej koleżki. Za 30 zł, wiadomo. Bardziej ten co z dowodem wysiada. Można apelować. No. No wiadomo, że ty się kurwa nie poczuwasz do tego. Staj sobie tutaj w rogu, zaraz mój kolega ci wytłumaczy, ile musisz oddać i komu. No słucham, gdzie jest ten kolega? No tutaj stoję, mówiłem ci. Słuchaj, sytuacja wygląda następująco. Za brzydkie zachowanie na mieście zostajesz naliczony na następującą kwotę. 200 tysięcy za straty sprzętowe. 300 tysięcy za straty moralne i 500 tysięcy za pyskowanie. Ile to jest łącznie? Wiesz, nie wiesz? Dobra, wiem. No, a powiedzcie mi, bo wy tak nie liczyliście mnie czasem kiedyś. Możliwe, no to masz drugi. Co się znamy. To się niczego nie nauczyłeś. Nie, no bo właśnie nauczyłem się. Grzecznie przyjechałem na następny dzień z pieniędzmi i miałem wam pokazać moc, więc przyjechałem z kolegami, z kałachami, a nie przyjechaliście na spotkanie odebrać gotówkę, więc no... Wiesz, mam nadzieję, wydaje mi się, że to jest jakieś kolejne wasze tutaj próba pierdolenia się tutaj w mój interes. Dobra, słuchaj, no, twój interes jest nieistniejący. Ponadto od dnia jutrzejszego, gdzie oczywiście za 24 godziny masz pieniądze przywieźć, jedyną klamkę, jaką możesz mieć, to u drzwi i możesz co najwyżej, kurwa, w gazecie, w Witshopie albo, kurwa, na cygarach zapierdalać. Bo będzie kara. A kara jest taka, że kurwa zrobisz raz, dwa, trzy bungee i kurwa polecisz z mostu. Twoją kobietę wyruchamy, psa zakopiemy, a każdego kolegę podpalimy i wykastrujemy. To jak? Jeszcze powiedz mi, jakich zachowań muszę zaprzestać, bo nie zrozumiałem. No to debil jest. Debil. A ja ci mówię, że jest w kasarze mój. To jest debil, no. Na pierwszej stronie. To jest kurwa patentowany debil. Jeszcze raz, bo widzę, kurwa, że ile masz czasu na oddanie gotówki? To można. Kurwa, kretynie, powiedziałem ci, że wiem, ile mam czasu, tylko się pytam, co mam... A co tego kretyna, to już dzisiaj możesz zawisnąć. No, chyba nie będzie musiał wisieć już. No. Nie, przykra sprawa, przykra sprawa. Wrzucimy go do lawy, nie? Chyba tak. Stare czasy przypominają. Aha, mi się przypominają. Ja pamiętam, jak się kiedyś skałacha koło odpierdoliło, to się aż ręce trzęsły na początku roboty. A mógł przeżyć, no. Mógł. To było szacunkiem. No trzeba będzie go jakoś tutaj umieścić w tym leju. To. Niestety. Niestety. No. Czyli... Topimy go, kurwa. Dobra, weź dokumenty, jeszcze, a w sumie niepotrzebne, to się zjadę. A, to się wszystko ogarnie. Ale klamę możesz mówić, jak ma. Nie ma. Nie dajesz mu czasu. Dobra, to go wypierdalam. Nie no,
nie chciał skorzystać. Wykorzystał swój czas. Szacunkiem trzeba następnym razem. Tak, szacunek jest ważny. Nie będzie. Dokładnie, dla niego nie. Ła, kurwa. U mnie. Uwaga, bo tu prąd. Wiadomo, wiadomo. Czekaj, bo myślę. Ludzie niestety nie rozumieją jeszcze magii grzechotnika. Jak słyszysz... Szkotła go tutaj. To trzeba się uspokoić. A z góry go spierdoli ładnie. Nie, z dołu go przerzucimy, chodźcie. Ktoś mi położy. Raz. Gdzie tu się schodzi? Tędy. Nie no kurwa, on grać się potrafi. Ja nie wiem kto to jest kurwa, ale jakby... No właśnie jestem zwolennikiem tego kurwa, bo to samo był Jasiu, nie? Po chuj jakby dawać im kurwa 10 dni za nieodgrywanie postaci, wychodzenie z roli albo kurwa granie niespójnie z fabułą. Jak możesz kurwa po prostu nie zabrać postać, niech se grają od nowa. Za czwartą postacią myślę, że każdy się nauczy. No. No na trzy. Raz. Raz. Dwa. Trzy. Wardęga czy Nitro? Z prochu Nitro. Powstałeś. Gaser 18 przesyła 22 zł. Cześć. Witam cię. Słuchaj. Po mieście chodzą plotki. Mhm. Że grzechotnik znowu zaatakował. Jaki grzechotnik? Kto to jest ten, wiesz może? Jakiś wysoko postawiony gość. Z jakiejś kurwa mafii, czy z jakiegoś chuj wie czego. Ale wpierdala się w interesy ludziom. Dlatego ja mam taką ambicję osobistą, żeby go zlikwidować z tego miasta. No, ale ukąsił. Co? Ukąsił w jakimś sensie? Tego. Czemu jakiś kurwa łeb do mnie dzwoni? Wszyscy kurwa informacje chcą zawsze sprzedać. Za słuchaj, jakiś chłop się pojawił na mieście, coś tam kurwa przypyskował i ponoć spalili go żywcem na złomowisku. Na złomowisku? Na złomowisku. A wiesz może w jakich godzinach to mogło być? No tego nie wiem, no ale jak teraz jest druga, no to mogło być to jakiś czas temu, kiedy nie była druga. Ja się dowiedziałem jakieś pół godziny temu i od razu mówię, zadzwonię do Blake. Mhm. Dobra. Jeszcze raz, kiedy to było? Przepraszam, bo tu się wpatrzyłam tutaj w twoją piękną limuzynę. Dziękuję bardzo. Jak jest druga, to w jakich mniej więcej godzinach to było? Dostałeś ja się dowiedziałem informację? 40 minut temu. Okej, okay. A od kogo? No tego ci nie mogę powiedzieć. Dlaczego? Bo wiesz, ludzie nie chcą rozmawiać z policją. Rozmawiasz. No tak, no ale wiesz, jednego dnia przyjdą do policji, drugiego dnia przyjdzie do nich grzechotnik. Więc, a z racji tego, że ja się niczego nie boję, wiesz, ja jestem ustawiony na mieście, prowadzę 3 firmy, mam plecy, to mi się nie powinno nic wydarzyć. A jeśli mi się coś wydarzy, to wiedz, że Rattlesnake jest, czyha i jest tuż za mną. Bo też słyszałem, że już tam nie poluje. Mhm.